The footage confirms a potential threat. The drone footage shows an enemy T 80 main battle tank. Generate three courses of action to target this enemy equipment. The operator uses AIP to generate three possible courses of action to target this enemy equipment. Next, they use AIP to automatically send these options up the chain of command. Send these three options to my commander for review. Uh. No Widać sobie, amerykańska armia zrobiła swoje własne czat GPT do sterowania dronami. No nieważne. Dronami? Wszystkim słuchajcie. Po czym... Bardzo pocieszające. Łekam. Tak. Dobry wieczór. Po czym, po czym poznać Bitcoin Maksymalistę na Siłowni? Po Nie. tym, że robi 21 powtórzeń. Więc... Tak. <laughs> okay. Także no ma... tak mogłem nas... się domyślić. U nas w odcinku 21 oglądających. Także witajcie Wszystko się zgadza. Witajcie, jesteśmy z wami znowu po dwóch tygodniach przerwy i po długiej majówce, i po problemach technicznych, także wracamy. <laughs> wracamy. Się. Trochę się tematów nazbierało. Boże, tyle, prze tyle okien przeglądarce, to nie miałem jeszcze na żadnej kwarantannie. Ale jak wiecie, dużo się dzieje. Trochę się dzieje w krypto, bardzo się dużo dzieje w AI, także dzisiaj będziemy rozmawiać na wiele różnych tematów. No i cóż, od czego zaczniemy? Dzisiaj zacząłeś od tematu tego, że Palantir, widziałeś co się stało w ogóle z akcjami Palantira po tym, jak ogłosili, że podłączyli Generative AI pod system zarządzania wojskiem. 17% do góry ich akcje podskoczyły, co w ogóle jak na taką ogromną spółkę to jest, w ogóle, to jest ogromne, ogromny to jest wzrost. to 17%? No ale dla pana Tira, kurde, człowiek, pra kapitalizacja prawie jak Bitcoin. Ale bardzo pocieszające jest to, że AI dostało władzę nad dronami, czołgami, rakietami. Bardzo pocieszające. Tylko... Skynet. Skynet. Zresztą nie wiem, czy widziałeś to wystąpienie na TEDzie te dwóch twórców Social Dilemma tego filmu. Tak, Oni mieli takie godzinne wystąpienia na temat zagrożenia, jakim jest AI. No to właśnie opowiadałem wspomnienie o tym, że chociażby wspomnienie o tym, że wojsko amerykańskie ma jakieś, wiesz, ma AGI na swoim, na swoim ekwipunku, może doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Także sama plotka o tym. Także w ogóle stąpamy, wiesz, chodzimy nad przepaścią po ostrzu noża, także. Witajcie w obecnej rzeczywistości. Się. Ale zacznijmy może od bardziej pozytywnych tematów. No ale jeżeli jesteś już w kontekście wykorzystania tutaj sztucznej inteligencji na giełdzie, mówisz, że 17%, no to widzisz jakiś tam profesor z Uniwersytetu na Florydzie. No, to właśnie sobie analizował sentyment tego typu informacji, które pojawiają się w mediach. Może gdyby na przykład tutaj ChatGPT GPT przeczytał informację o tym, że Palantir wykorzystuje AI w sterowaniu dronami, no to w tym momencie podjąłby sugestię jako doradca inwestycyjny, kup akcje, nie? I okazuje się, no ten, ten profesor sobie robił testy właśnie analizy sentymentu i na tej podstawie w jego. Fikcyjne, powiedzmy, konto inwestycyjne na, na podstawie tej analizy sentymentu inwestowało. No więc może by przydało się do, też do handlu bitcoinami, że ktoś by tutaj za pomocą czata GPT czy tam, powiedzmy, api OpenAI, czytał sobie newsy z Twittera, czy z, z Coindeska, czy skądkolwiek i A... na tej podstawie by decydował, czy w, w tym momencie robić shorta, czy longa. Na Bitcoinie. widziałem to... sobie taki, takiego bota spiętego z Ellen Market, OpenAI, i, i tutaj, który by decydował o tym, czy otwierać pozycję. Mam to ciekawe, ciekawe. Tylko musisz się to czy zwróci, bo teraz API do Twittera jest płatne, także trzeba by się dowiedzieć, czy A, to beciec. się opłaca. No, ale wiesz, nie. no, prawdziwi, prawdziwi hakerzy nigdy nie używają API, nie używają API, <grym> tylko skrapują wszystko, co <grym> leci. Jest... <grym> no tak. No dobra, e, ale wk... zacznijmy w takim razie od, od tematów bitcoinowych, bo tak zaczęliśmy o od AI, bo wszyscy AI, 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 AI. AI, 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 generative AI, generative AI, generative AI, AI AI, 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 AI. Ejaj, 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 to my może dla odmiany zacznijmy od, <śmany> od Bitcoina. No ale to, to jeszcze a propos tego przewidywania przyszłości, no to wiesz, tam, mał, tam małym drużkiem jest napisane w tym podsumowaniu, że to było jednak na przeszłych danych analiza, a nie na powiedzmy bieżących to nie było jakby na bieżących danych analizowane, tylko na jakiś przeszły danych, więc to z taką troszeczkę ze szczyptą dziegciu, czy tam ze szczyptą soli trzeba brać pod uwagę te wyniki, bo tam wiesz, no 400% ponad rynek miał, czy tam, że no jak się zawsze porównuje do, do inwestowania, do podejmowania takich decyzji, to to, czy decyzja inwestycyjna takiego bota tradingowego była lepsza niż rzut monetą. Więc albo losowych, czy tam tak. bierzesz, małp bierzesz małpy, małpą, które mało wciska, kupuj sprzęt i porównujesz do wyników małpy tak. ale, ale z tego, co ja kojarzę, bo filmik na YouTube nagrał zresztą ten profesor, czy doktor, tak, który, na którym to opowiadam, to, no to on miał bardzo skomplikowany miał prompt, i musiał sam ręcznie, wiesz, zagregować te wszystkie dane, ściągnąć i później wrzucić. No i już nie mówiąc o tym, że miał dostęp do Chat z, z pluginami, z możliwością wchodzenia po sieci. Także no, jeszcze jeszcze kawałek drogi do korzystania z takich rozwiązań. No słuchaj, no tak czy inaczej dla w, w handlu na rynku kryptowalut też by się przydało coś takiego, co by ci mówiło. Albo żeby że, A że, nawet, o tym nie, nawet, niech, nawet niech ci nie mówi, tylko po prostu automatycznie ma spięte tam API i tam otwiera pozycję gdzieś tam. Niech, no. se, niech se robi. Ej, dajcie znać, czy jest spośród nas jakiś taki haker, który to kombinuje. A w międzyczasie Lechu, weź mi wytłumacz, czemu się zepsuł Bitcoin. Jak to jest? Że żeby, żeby wysłać 2 zł trzeba zapłacić 28 dolarów opłaty transakcyjnej, co? Pokaż, jak to teraz wygląda. Bo to chyba, to kto z się... was zepsuł Bitcoina? Ja wiem. Kto zepsuł Bitcoina? Powiedzcie. Ale, proszę, no ale teraz nie jest źle. Teraz nie jest źle, no bo to... już spadły opłaty transakcyjne Prze, przez no chwilę. Tak. Zobacz ostatnie było... transakcje. 101 satoshi za baj. No, 107, Kurde. Ale było 500. 100. widziałem już. No, do, no dobra, no, ale 100. No proszę cię. Weź tą. Weź, o, lepsza transakcja. Opłata transakcyjna, ile? Ile to w dolarach czekajcie tutaj? E, Gdzie ja tutaj. Źle patrzę, kurde. Czemu nie, policzy, nie liczy w dolarach? A, 5 dolarów. No dobra, 5 dolarów. To jeszcze jest, jeszcze jest do przeżycia. Ale to trzeba w sumie spojrzeć w, ta, w jakichś starych blokach, a nie ale z samych opłat transakcyjnych masz prawie półtorej bitcoina dla górników. No szok, nie? Już przecież w tym tygodniu niektóre bloki przebijały, przebijały nagrodę z bloku opłaty przebijały nagrodę z bloku dla górników. No jakieś pocieszenie ja. dla górników to jest. No trzeba, jak, tak. jak trzeba subsydiować górników. Cała, wszyscy, wszystkie kraje na świecie subsydują górników, więc dlaczego my nie mamy subsydiować górników? Przecież to jest ciężka Pst. praca. No w sumie tak. A oni tam w tych Himalajach siedzą i kopią. Ale, no teraz ej, już tak. Tak, ale wytłumacz Lechu, co tam się stało, bo, bo ja to... No, słuchaj, no, na na, na, oczywiście głównym winowajcą, którego się podejrzewa, no to w, w wysyp inskrypcji na, w, na Bitcoinie i po odpalenie protokołu takiego no, lepszego, gorszego, powiedzmy, tej, cała ta implementacja jest taka, jaka jest, ale jest. W każdym razie powstał standard BRC-20, który miał być. Jakby takim odpowiednikiem RC20, przynajmniej miało się tak kojarzyć. No i wszyscy zaczęli sobie robić swoje własne tokeny, inskrypcje na, na bitcoinie i za, zaczęli oczywiście sobie tym handlować. No i oczywiście, jak każdy, każdy release kolejnego tokena, no to powiedzmy kolejne prowizje transakcyjne, w sensie wszystkie airdropy i tak dalej. Do tego każdy szanujący się blockchain powinien mieć swojego memcoina, tak? Pepe, rozumiem, że ten Pepe coin słynny, który... No jest, jest na Ethereum teraz Pepe, tak? A, to na Ethereum stworzony. Ja tak. myślałem, że ten Pepe to był akurat na BRC20 zrobione. no dobra. Ale to, to, to rozumiem, że jest jeszcze jakaś nisza do zagospodarowania na Bitcoinie, żeby zrobić jakieś memcoiny. No słuchaj, no każdy, każdy z was może sobie to zrobić samemu, jak z, macie na przykład sobie taki portfel, który się nazywa Unisat Wallet, to jest, on działa jako wtyczka do przeglądarki w Chromie, jako extension i w, w ramach tego już walleta macie możliwość obsługi BRC20 już z, z poziomu portfela, już możecie jakby z poziomu tego Portfela sobie generować swoje własne NFT na Bitcoinie. Więc no to jest Unisat. chyba. Unisat. Tak, Unisat. IO. Więc z tych portfeli, które ja widziałem, to. W, które mają wsparcie przynajmniej dla BRC20, chyba tylko Unisat ma możliwość zrobienia tego bezpośrednio z portfela, w sensie wygenerowania swoich własnych inne mają tylko możliwość przechowywania, a, a ten ma możliwość już generowania. Mi się nie Także, podoba pomysł robienia NFT-ków no, Bitcoinie. Co nie no, płacisz takie opłaty. Na stronie też brcemieśnik20.io też macie opcję inscribe, to jest tutaj żeby jednak to zrobić no to musicie mieć jednak Ordinals Wallet że i no ten generator jest dużo bardziej skomplikowany tutaj trzeba wiedzieć co, co robić no ale no już widzisz Fee Rate tutaj o 78 Satoshi za Byte no jest trochę chociaż zobaczymy no. no są to opłaty no, ale w, w każdym razie no, przez chwilę była przez chwilę wyglądało że będzie bardzo źle że to I'm... się będzie utrzymać. No ale z drugiej strony no, w, w, też było takie narzekanie, że a co będzie, jak w, opłata, nagroda za blok spadnie za, w przyszłym roku, jak będzie kolejny halving, że w, nie będzie w, ta nagroda za blok będzie tak mała, że nie będzie się opłacało kopać, i tak dalej. A tu okazuje się, że no, jednak w, w międzyczasie prawdopodobnie będą powstawać takie zastosowania dla blockchaina, bitcoina nawet jeszcze ale, nie ale co jest co jest, dla, co jest moim zdaniem ciekawe to to, że wznowiła się dyskusja na temat zwiększenia bloków w Bitcoinie i, I teraz wiesz, znaczy, jest znowu znaczy, podział. Znowu wracamy. wracamy do wojen blokowych z 2017 roku. No i znowu się robią dwie opozycyjne grupy w świecie Bitcoina. Nie musimy zrobić, powiększymy blok do 4, do 8, do 32 megabajtów, kurczę. Wiesz, no ale z tymi, no przepraszam bardzo, kurde, jeżeli mają te ordinalsy zostać i je, jako bitcoinowcy je zaakceptujemy, no to chyba trzeba będzie zwiększyć blok. I dla wszystkich to będzie lepsze. No. Lepsze w rozumieniu, więcej feed dla górników, większa już użyteczność bitcoina. No, ja, no centralizacja, no może to jest problem. Pytanie, czy to nie jest troszkę wyimaginowany problem w tym momencie, w dniu dzisiejszym, ale, ale widać. Hardkorowców, ale... którzy są zaczeczywieni i mówią, nigdy się nie zmieni rozmiar bloku. Po moim trupie i widać drugi opus, który mówi, że okej, okay, no to się posuń, bo idziemy do przodu. Także no ale widzisz, że w ostatnim czasie w ostatnich teraz. dniach ponad prawie 14,5 tysiąca tokenów BRC-20 postał, więc no to by w pewnym sensie Co? wyjaśniało. No. Że komuś się chce naprawdę taki śmietnik robić? No ale oczywiście to też wojny. pojawiła się krytyka, że to by nie było możliwe, nie byłoby takiego, w, takiego bałaganu, gdyby taprut nie wszedł w życie. No bo to taprut tak naprawdę umożliwił e, dopisywanie tej, takich informacji e, w, do blockchaina i tak dalej. No zresztą, a propos informacji przechowywanych na blockchainie, no to w, muszę się spodzielić z wami fajną stroną która pozwala wam, zaraz tutaj ją tylko odnajdę, stroną, która pozwala na przeglądanie tego, co jest zapisane na blockchainie Bitcoina. W sensie, no bo normalnie, żeby odczytać te informacje, one są zapisane w formie binarnej na blockchainie, oczywiście trzeba sobie, są pewne skrypty na powiedzmy na konsoli i tak dalej, które można te informacje wyłuskiwać, ale powstała stronka, która się nazywa e, preturnio od okay. OK. No i możesz sobie, nie wiem, wyszukać, powiedzmy, whitepaper. White okay. No zobaczymy, co jest na temat whitepapera na blockchainie Bitcoina. No i oczywiście tu jest napisane, w których blokach. Tu po prawej stronie. Ej, ale to jest fajne. Czemu I trzeba było se... czekać 15 lat na to? Wow. Wszystkie, wszystkie, dodatkowe informacje, które ludzie dopisują do do blockchaina, bitcoina razem z, z wykopanymi blokami, czy tam z transakcjami, no to e, pojawiają, można sobie tutaj wyszukiwać, wyszukiwać, prawda? Czy tam? ale zobaczymy Czy tutaj sobie te ordynacje też tu są? Czy też są, tak? Inskrypcje? A są. Okej. Okay. Co mówisz najsłodniejsze? On the brink. Czyli to, brink? co było zapisane w pierwszym e, bloku Bitcoina. A to ci od najnowszych, no, czy? To no właśnie poczekaj, jest sort oldest to newest. Zobaczymy. Od najstarszych. No powinno być e, tam yes. the Counselor on the brink of the second bailout no, for nie banks. Nie? E, no, no właśnie. No. A chyba, się... chyba źle napisałeś. Mhm. Mm, nie wiem. Może c... W każdym razie pytanie od PG kiedy zaczniemy potencjalną hossę. O, poczekaj, najszybciej potęż... na pół roku przed halvingiem, czyli za 6 miesięcy. A jest, proszę, e, no pierwszym no, bloku tylko parcie. Tak. Tak, no to, w, to kiedy Satoshi właśnie uh, umieścił informację o tym, że te, tak, 0309 The Chancellor on brink of the second bailout for banks, nie? To była ta z, i pierwsza informacja, zaszczyta w blockchainie. No, taka ciekawostka. Można, można pewnie, za, na blockchainie Bitcoina pewnie jest dużo ciekawych rzeczy ukrytych, których można sobie wyszukać. No ludzie po wsze czasy w każdym razie w ten sposób mogą zacementować informacje na blockchainie Bitcoina. Tutaj Cyberbank e, Bajk pyta, czy będzie o Ordinalsach. No. Pytanie. rozumiem, że chcesz wiedzieć, którego z 14 tysięcy sitkoinów stworzonego na Bitcoinie trzeba kupić, tak? Bo to o to pytasz. No co ordinalsa chyba by powiedzieć? No, my nie, nie wiemy, które NFTki na Bitcoinie trzeba kupić, czy to jest to jest jakiś w ogóle do takich, tutaj pisze legal, tak, że to trochę upośledzony standard w porównaniu do RC20. Brak możliwości twierdzenia, tworzenia e liquidity. No, no właśnie, no to takie jest. A, to, to ja nie rozumiem. Zupełnie nie rozumiem tego, wszyscy tak w AP w te Ordinalsy. Wiesz, skoczyli zupełnie nie rozumiem hajpu. Bitcoin tego nie potrzebuje, tej funkcjonalności. Eee... Znaczy, jak ktoś chce se robić, to nie chce robi, tak? <grych> No. Ale jest na, jest na pewno jest dobry, dobry, Jest kilka dobrych rzeczy z tego, które z tego wynikło. Mianowicie to, że Binance y, został zmuszony do implementacji Lightning Network w końcu, kurde, po tylu latach. Na, Nagle bo zawiesili wysz... wypłaty dwa razy i musieli, i stwierdzili, no dobra, to już będziemy implementować to Lightning Network w takim razie. Kurde, tyle czasu trzeba było czekać. szok. No. Ale tak Roberto spiszesz. Nie trzeba rozumieć, trzeba kupować. No. No słuchaj, ci co, ci co sobie wysyłają zapy na nostrze, na nostarze, czy jak to tam się wypowiada, no to nie mają tego problemu, no Lightning Network działa, prowizje są niskie, po to właśnie zostało. Stworzony Lightning Network, żeby w transakcje płatnościowe wykonywać sobie w ten sposób i nie przejmować się bez względu na to, jakie będą duże prowizje. No, oczywiście no, ma to też wpływ na Lightning Network, no bo otwieranie kanałów, czy, czy, czy tak zwane force closes, czyli przymusowe zamknięcia kanałów, mogą być kosztowne w takim otoczeniu wysokich prowizji, więc na to trzeba zwracać uwagę, żeby w, w tym momencie, kiedy prowizje są wysokie, żeby nie zamykać kanałów w tak zwanym trybie przymusowym tylko kooperacyjnym bo inaczej to jest bardzo drogie tak słuchajcie dajcie znać czy ktoś z was śledzi temat tego trustless komputera bo to jest jakiś w ogóle jakaś znowuż pod sieć na bitcoinie się nazywa trustless komputer Znowu tam posz gruchna informacja na ten temat, i że niby tutaj można tworzyć i NFT i DAO, i jakieś różnego rodzaju inne tematy, wszystko na Bitcoinie, domeny, NFTki. Nawet uruchomili jakiś swój taki quasi-uniswap, który wymienia te BRC20, no i tu można nimi handlować. Adres to jest trustless Market. No i jakiś tutaj market cap tych wszystkich USDC? Co? Proszę 0, 0,81 dolara. Chyba to nie jest ten oryginalny jednak USDC. Ale y, też, jakby ktoś, jak się jak ktoś śledzi ten temat, to dajcie znać w komentarzu, bo no, widać na Bitcoinie dzieje się bardzo dużo. Także. No dużo Ciekawe. się dzieje, no na przykład też z ciekawostek a propos w, przesyłania sobie transakcji z niskimi opłatami i w sposób prywatny, no to mamy też fajną aktualizację, bo Merku, Mercury Wallet pozwala Wam na robienie swapów transakcyjnych bez wykonywania transakcji on-chain właśnie z wykorzystaniem technologii State Chains Możecie sobie przesyłać w sposób no, prywatny i bezpieczny w Bitcoiny, czyli de facto szerować klucze prywatne do, do Bitcoinów i przesyłać sobie je bez udziału transakcji chain. Także no, to ma na pewno <śm> bardzo fajny efekt pod kątem prywatności no, i kosztów transakcyjnych. Czyli zamiast, zamiast wyciągać. Złoto z safe'u i wysyłać złoto, to wysyłasz cały safe, tak? Tak. <głosy> tak, <głosy> tak, <głosy> tak. So, wow, so practical, wow, such wow. To... Także da, dajcie znać, czy już testowaliście State chains z wykorzystaniem Mercury Wallet? No, jest mnóstwo tych pomysłów, jak sobie radzić. No, z, nawet w tym tygodniu przecież jakaś powstała e, nowy pomysł na. E Alternatywę dla Lightning Network. Nawet nie jestem w stanie wypowiedzieć tej nazwy, ona się nazywa XXXX, coś tam. W ogóle z okay. taką nazwą w myśli To jest no dopiero propozycja jakaś, powiedzmy, working progress. Totalnie nie ma żadnej implementacji jeszcze do tego zrobionego. Także no, masz tutaj w kaszu, czyli w, z, z wykorzystaniem Czołmiańskiej gotówki. Tutaj jakby ten, ten nowy protokół jakby jest kolejną jakby iteracją czy, czy pomysłem na zrealizowanie tego co czołmiańska gotówka, ale bez tak zwanych mennic, które czy mintów, które muszą pośredniczyć w generowaniu czołmiańskiej gotówki. Więc no, temat obserwujemy, jak będą jakieś implementacje, będzie można sobie rzeczywiście tego w praktyce użyć, to na pewno o właśnie, TBDXXX się nazywa, <grywa> dokładnie <grywa> dzięki Pysiak. <grywa> Okej. <Okay. grywa> I co? Hmm. E, z, więc, no, dzie, jest mnóstwo tych propozycji i tak naprawdę, no, w, wiesz, no, fragmentacja tutaj tych technologii <grywa> będzie na spora, tak, nie wiadomo czy, tak jak tutaj Legal Tech mówi, że Kanały stałonowe to jest archaizm, no. no ale jest to jakiś sposób na przesyłanie sobie bitcoinów, w, w jakiś tam sposób. No, kolejna kolejna blokiem, z możliwości. Poza łańcuchem, tak, tak? poza, poza łańcuchem. No. Nie, nikt nie każe tego używać. Właśnie, mamy wolny rynek. No dobra, przechodząc już, przechodząc już do bardziej takich tematów geopolitycznych, nie wiem czy, słyszę, ale... czy no, co, jeszcze masz coś, tak? Przepraszam. No, i w kontekście jeszcze bitcoina, bo tematów bitcoina. Ja też chciałem mamy... w kontekście bitcoina, tak. więc także nie uciekam. No, z, na, pewno, na pewno warto Wam przypomnieć dla tych, co z nami słuchają, jest ważna informacja. Wiadomo, w, od 8 czerwca do 10 w, będzie w jedna z największych konferencji bitcoinowych w tej części Europy, może nawet na świecie, bo ta, konferencja w Pradze jest gigantyczna. Tam chyba będzie A to już nie skończy... jest Paral to nie Paralelni Polis organizuje tego. Nie, nie, nie. No, ja. będzie, to będzie jakieś gigantyczne w, no, w w granicach Pragi to jest robione okay. no, W, w, w... jakiś centrum, w dużym centrum takim, tak tak. Tak, no planowane jest, będzie ponad 10 tysięcy osób. Przecież Michael Saylor przyjeżdża. No w każdym razie z kodem kwarantanna macie 15% zniżki na bilety. Aha, jest. Kwarantanna. Tak. Przez dwa dny by nie było. A, a, a jest jakiś organizowany wyjazd wspólny, kwarantannowy? Tak, czy tak nie? jest. Jest. To znaczy kwarantannowy nie, no ale wiem, że grupa 21 organizuje wspólny wyjazd nawet wspólny hotel niedaleko niedaleko konferencji więc będzie okazja się spotkać grupa 21 no s... to jest jakaś to jest jakaś grupa rząd trzymająca bitcoina w polsce czy jak bitcoina? Co to? Grupa, grupa 21 grupa, grupa bitcoin maksymalistów także tutaj w, okay. trzeba pozdrowić naturalnie Grupa 21. No, w, 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 tak się nazywa. Okay. No, ogólnie, ogólnie to jest w, rozumiem, grupa, Rozumiem, że już nie ma miejsc. Ain und, ein und, ein und okay. jest w każdy, każdy kraj ma swoją własną odnogę 20 i, i w Polsce też jest. Czyli wolno wolnobularze rozumiem. Tak. Tak, się... Ale to jest w ogóle jakiś pomysł. Szczerze mówiąc, gdybym e, trzeba by się jakoś zastanowić, czy nie powinniśmy się zorganizować w jakąś taką tajną organizację, która ma jakieś sekrety, wiesz, wysyła sobie inskrypcje własne na własne proporcje i tak. przyjmuje kontrolę nad światem i kradnie templariuszom <laughs> w proporce i tam jakieś ceremoniały, gdzie tam składamy kozła w ofierze Satoshi'emu czy coś. Wiesz, takie tematy. No, z innych fajnych narzędzi, bo tych narzędzi powstaje znowu dużo. Zap planer. Tutaj muszę się z wami podzielić. Zaplaner. Planner. A Sony, tak. No, z, może macie pomysł, jak to sprytnie wykorzystać. No Oczywiście można to wykorzystać do płacenia komuś za jego czas. Ale można sobie robić tak zwane m, czasy... Z, Zaplanowane za płatności. I to Co wygląda, że to z, e, powtarzalne, comiesięczne powtarzalne. Znaczy, no no nie, no, płatności. Powtarzalne, okay, płatności. Zobacz, podajesz czyjś Lightning Adres, czyli ktoś musi mieć swój adres e, okay. lightningowy typu z małpą, wygenerowany mhm. w swoim portfelu. Kwota. E, wpisujesz ile chcesz tam, no na przykład e, kwarantanna. i on będzie dostawał powiadomienie na portfel, że przyszła faktura. I będzie móc kliknąć, wyślij albo nie wyszli. No i powiedzmy, że chcesz wysyłać 10 Satoshi, raz na, nie wiem, godzinę, nie? No to no. Y, oczywiście na, na nasz adres. Może, powinniście sobie skonfigurować coś takiego i nam wysyłać. Tak, tak że jeden Satoshi na godzinę wysyłać. Tak, już, zaraz <noise> tylko potem. <noise> Ale czekaj. No, ale co, jaki Czekaj, będzie efekt? Poczekaj, bardzo, e, poczekaj, Czy ja dostanę z... na telefon zaraz 700 powiadomień, że ktoś chce żądać płatności w Lightningu co, co godzinę? Jak to, e, jak to działa? Nie, no sobie. Znaczy pewnie parujesz tutaj swój portfel, Albi. Okay. I, I z twojego portfela, Albi, te środki spływają na ten adres. No i oczywiście to można jakąś wiadomość, od kogo. I pyk nie także wpi, wpisujecie sobie kwaranta kwarantanna może jakiś spłędem błędem wpisałem chyba Kwarantanna no chyba dobrze tak, no tak. to ten, ten tego adres używacie Krafarantan na BTC, -at Wpisujecie tutaj, no jak największą kwotę wpisujecie i jak najczęściej. Kto, kto większą, ten wygrywa. Tak. No I wysyłacie, wysyłacie nam Satoshi za przynajmniej, przynajmniej w czasie, kiedy te, trwa transmisja. Ale czyli to jest czekaj. To jest tak, że ty sam po prostu dobrowolnie sobie konfigurujesz swój portfel, podpinasz i co godzinę ci będzie tam spływać z tego portfela. Znaczy, z twojego portfela będzie wypływać na adres, który podasz. Czyli to nie jest tak, że ty konfigurujesz jakby request, że ja mam takie żądanie, jak ja zaakceptuję, to wtedy mi samo z portfela schodzi. Tak jak na przykład. Nie, ty tutaj nazwę odbiorcy podajesz i z twojego walleta jest pobierana. Okay. jest pobierana kwota. Czyli 100 Satoshi na przykład raz na godzinę. Także. Aż, aż szok, że tak długo trzeba było czekać na takie coś Także skonfigurujcie coś... i, i płaćcie nam. W bankach działa już dawno. <laughs> jak, jak chcecie. Jak nie chcecie, to możecie też. To jest wolny rynek. <laughs> no dobra, a tak już tematów bardziej geopolitycznych. Czy widziałeś wczorajszy Dzisiejszy wczoraj, ja nie wiem, jak tam godzina, jak to wygląda, widziałeś, że Circle e, zapowiedział, że dokonuje, że tak powiem, przetasowania swoich rezerw, żeby z początkiem czerwca pozbyć się wszystkich obligacji skarbowych, amerykańskich Circle, Ale... który jest emitentem drugiego największego stablecoina, czyli USDC, sprzedaje obligacje pod, ze względu na to, że boi się, że. Ameryka zbankrutuje za chwilę. Znaczy, to no, ale ma oczywiście -Teder, związek z... Teder ma ten sam problem przecież, bo on też tak. w swoich raportach, nie wiadomo, czy one są, na ile są prawdziwe te ich raporty, czy audyty, no też podają, że mają sporo tych obligacji skarbowych. Ale on. Okej, okay, ja nie No, oni... czy... o... no mieliby taki razie... sam problem jak amerykańskie A. banki. No, te, te, to jest ten sam problem. Jeżeli na, nagle powiedzmy, Circle miałby ran na swój bank. Czy w sensie swoje już. zasoby. No to w tym momencie też mogliby być, nie wiem, zmuszeni do sprzedaży tych obligacji po niskiej cenie. No byłoby to bez sensu, tak? Nie, nie czekając właśnie, na to. czy to nie było tak, że tam kupę, kupę pieniędzy z miał w, w, Silicon, w Silicon Valley Banku? Przepraszam bardzo. Jakieś tam grube setki milionów, czy na nie miliardy. I wiesz, i pytanie, czy po tym wydarzeniu nie podpaliło im się pod gaciami, nie zaczęli myśleć, wiesz, nie zaczęli w ogóle. Kwestię, zadawać sobie tego pytania, tego strasznego, którego nie wolno sobie zadawać pytania, czyli czy dolar może upaść. <grych> no nie? I, bo jeżeli dolar upadnie, no to ich stablecoin zostanie shitcoinem. Także to, to jest też w ogóle bardzo ciekawy element w hmm. tym wszystkim. Ale to, co jest jeszcze ciekawe, no to Jeremy e, z, z Alur, czy, czy ten Process Circle, e, zdaje się sugerować, że Circle może do rezerw chcieć zamiast obligacji skarbowych amerykańskich dołożyć bitcoina. A jak popatrzymy sobie na jej kapitalizację, która wynosi 85 miliardów dolarów, no to jakby tak kilka procent wrzucili w bitcoina, żeby trzymać w bitcoinach rezerwy, no to, to może się okazać, że to ciekawy nabywca. No ale no już był, był taki gość, który. Był taki jeden właśnie. Steady tak, Lads, tak, deploying tak. capital. <laughs> Znamy takich dokładów, ale no, nie oszukujmy się do. No. Przecież dolar to też jest taki stablecoin. No ale to jest narażanie na ryzyko. No, zadaniem stablecoina jest posiadanie 1 do 1. Ale tether ma bitcoiny. To te też bitcoiny no te i złoto. I złoto. I złoto. Także wiesz, to nie jest tak, że cyrkul, cyrkul może być zmuszony do tego. Troch, poniekąd, trochę. No wiesz, to, to, jest, to są te właśnie efekty drugo, drugiego rzędu. Pod, które, które są wynikiem kryzysu bankowego, który się dzieje w Stanach. No nie? To, jest, to jest coś bardzo ciekawego. Swoją drogą, babcia Żanetka Jeleń mówi, że tak naprawdę już dni dzielą Stany Zjednoczone od, od utraty płynności. Ona zarządza przecież budżetem stanowym. Kongres w Stanach się nie może dogadać. Wszystko wisi tak naprawdę na, na włosku, albo raczej na dumie, tylko tego spikera w kongresie, który, który nie, chce, nie chce przepuścić ustawy. A z początkiem czerwca jest, jest największy zjazd. W krajów BRICS, na który, do którego ma ponoć być dołączone 20 nowych krajów do BRICS-a no i cholera wie co ogłoszą. I tak to by się tak złożyło, że z początkiem czerwca Stany Zjednoczone tracą płynność, a BRICS ogłasza nową walutę światową. Tak kurde ci powiem, jesteśmy w bardzo ciekawych czasach żyjemy na pewno. Chociaż wiesz, ja, ja nie jestem zdania, że dolar umrze w ciągu miesiąca. Chociaż yy, wiadomo, że najpierw powoli, potem nagle wiele rzeczy się dzieje. Yy, dalej uważam, że żadna waluta jeszcze w historii nie spadła do zera. Nawet UST przecież było, do dzisiaj jest coś warte z jakiegoś powodu cholera, więc jest warte więcej niż zero. Także to też nie uważam, że zaraz dolar umrze w rozumieniu, że przestanie istnieć, ale na pewno jest dużo przetasowań się dzieje. No, i w, jeżeli jesteśmy w temacie geopolitycznych, no to masz e, przecież Hamas, który z, zrezygnował z przyjmowania mm. płatności, to znaczy dotacji czy, czy da, darowizn w bitcoinach. No, w A dlaczego? Sensie, no, c, dlatego, że e, uzasadnienie tego jest takie, że boją się o bezpieczeństwo swoich darczyńców, ponieważ A, okazuje jest niebezpiecznego? się, że. No, bo jeżeli sobie, jeżeli sobie jest ktoś, e, kto kupuje na giełdach, na których jest KYC yy, i potem przesyła te kupione bitcoiny bezpośrednio na adresy walletów takiego Hamasu, no to w tym momencie automatycznie są te osoby naznaczone jako wspierające no tak. terroryzm, tak, więc yy, yy było Chcesz, z, kilka takich przez przypadków przez transparentność bitcoina tak, tak. bitcoin jest tak. nieprzydatny do finansowania terroryzmu, tak? To jest tak, jakby, tak no Przynajmniej w taki, się nie w, taki naj, w taki najbardziej, powiedzmy, podstawowy sposób używany. No tak, no i oczywiście ci wszyscy, ci, którzy by chcieli, jeżeli chcieliby to zrobić dobrze, no to pewnie by używali jakichś, nie wiem, z tej części w kaszu, e, czegoś tam jeszcze, Bóg wie. E, nie wiadomo czego jeszcze by używali, ale no, w, powiedzmy dla zwięk, większości, powiedzmy takich darczyńców, którzy niewiele mają wspólnego z kryptowalutami, a chcieliby jakoś wesprzeć, no to pewnie... E, dla tych, Byłoby was, którzy chcieliby wesprzeć, trudne. publikujemy adres do dotacji. Proszę bardzo, tutaj na dole na ekranu. No, temat kontrowersyjny. Temat kontrowersyjny. Tak. My tutaj nie oceniamy tego, po prostu mówimy, jak, jak taka ciekawostka, że, nie w sensie. Ciekawostka, że... że Bitcoin się nie nadaje do wspierania terroryzmu. Bardzo ciekawa ciekawostka. Ja jestem. Jestem za. Aczkolwiek swoją stronę, swoją drogą, nie wiem, czy widziałeś? Bo generalnie. Kto jest terrorystą, a kto nie jest terrorystą, to decydują tak na koniec dnia. Nie wiem, ktoś jakaś agenda decyduje, ale e, słyszałeś tą historię, że e, jakiś ukraiński haker okradł, okradł Rosję, bo to chyba tak trzeba powiedzieć przynajmniej na podstawie tego, e, tego artykułu. Okradł Rosję z bitcoinów i przekazał je na rzecz Ukrainy. I w sumie ukradł 300 tysięcy dolarów, więc powiedzmy, no nie jest to jakaś tam zmieniająca. Show nie e, ma. Nie, to nie jest coś, co przechyla szar, szar, szalę, ale to, co jest najbardziej ciekawe, zidentyfikował 986 portfeli kontrolowanych przez zarząd główny Stabu, Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Służbę Wywiadu Zagranicznego i FSB. Przepraszam bardzo, ta prywatność. FSB ma 1000 portfeli do bitcoinów? Przepraszam bardzo, kurde, prawda? Gdzie, czyli, ta powiedz mi? gdzie ta prywatność, powiedzmy? Gdzie ta prywatność? Teraz, że prywatność, że dwa. Czyli co, oni już dawno śmigają po prostu na blockchainie, to przez nich te opłaty są takie wysokie, tak? No bo proszę bardzo, po co im tysiąc portfeli, tak FSB, po co? Po, po co FSB Bitcoiny, ja się pytam. Po co? Do wysyłania kasy Hamasowi, czy do czego? Kurde. Więc... Ktoś, ja nie rozumiem, czego, czegoś nie wiemy tutaj, czego jest z Do wspierania kampanii politycznych w Stanach Zjednoczonych. Albo tak, tak. I kupowania danych użytkowników Facebooka. <laughs> tak. no, ja jestem ciekaw, jak macie jakiś pomysł, to no dajcie znać. Mintowali swoje shitcoiny. Słuchaj, a propos prywatności, czy, czy zakazów, czy, bo wiesz, no... Z, a propos tego, jak, co, co było, jak Chiny zakazały bitcoina? No niby, niby, niby okazało się, że Chińczycy nie mają dostępu do bitcoinów, ale jeżeli spojrzy się na, na to, co się działo na FTX, odkąd wszystko wyszło na jaw i w, to, co wychodziło z, z badania, powiedzmy, Binance'a, okazuje się, że Chińczycy nie mieli żadnego problemu z tym, żeby korzystać z giełd kryptowalutowych i udało im się udawało im się przynajmniej bez problemu omijać wszelkie blokady czy ograniczenia które były nakładane na, na chińskich użytkowników internetu. Więc e, okazuje się jak w tym memie e, jak jak rząd czegoś Dobra. zakazuje tak. To co. No to obejście jest bokiem. No właśnie bo to tak. To tak o to o tego o tak, chodzi tak tak tak, tak. tak, tak. <grafy> że government banning Bitcoin rozumiem no aczkolwiek ja nie wiem czy będąc Chińczykiem bym używał bitcoina ostatnio słyszałem śmieszny start ten stand-up jak się opowiadał o tym że wiesz Brytyjczyk w jakimś na stand-up opowiadał że się zaszczepił bo, że on bardzo by chciał się sprzeciwić władzy, ale władza powiedziała, że on nie będzie mógł chodzić do pubu i musiał się poddać i dał się zaszczepić. I to takie wiesz, jednak większość ludzi no nie chce po prostu zarobić problemu. Nie? A propos, może Unia nie banuje jeszcze Bitcoina, ale chce zrobić wspólny, Tak, jeszcze nie, ale chce pieniądze od was. Na pewno hmm. Unia będzie chciała od Was pieniądze, więc okazuje się, że przegłosowano, przyjęto nowe zasady, polegające na tym, nie wiadomo, kiedy to jeszcze wejdzie dokładnie w życie. Ale oczywiście, każda firma, która ma klientów z Unii Europejskiej, będzie musiała raportować do Centralnego Rejestru Podatkowego Centralnego Urzędu Skarbowego. Tak, tak. Tak, Unii tak, Europejskiej, który będzie pozwalał na dzielenie się informacją pomiędzy różnymi urzędami skarbowymi we wszystkich krajach Unii dotyczący tego, kto ma je, gdzie, co trzyma. Nie? Oczywiście to wszystko, jakieś... to wszystko dla dobra naszych dzieci. Albo raczej waszych. Pozdrawiam z Paragwaju. No. Ale yy, yy, <śla> to tak bardzo ciekawe, kurcze. I czyli raczej, co? Urzędy skarbowe będą się wymieniać informacją, kto jaką małpę trzymał u siebie na portfelu, tak? Tak. No, aż dziw, że tak późno trzeba było czekać na taki no, wskarzę, portfel. w każdym razie może nie chcą, nie chcą zakazać, ale chcą waszych pieniędzy. Także przynajmniej chcą wiedzieć, ile macie pieniędzy. Ale wiadomo, najpierw spisz, najpierw tak, a potem o podatku. Tak, Tak. <laughs> Zdawy to kolejność. Dokładnie. No i. W międzyczasie... Ale nie, to, nie tylko nie poczekaj, nie tylko Unia chce Twoich pieniędzy, no jeszcze Biden Aha. chce Twoich pieniędzy, przynajmniej chce od górników, bo 30% podatku chcą od górników. Czy oczywiście to jest. To jest taki podatek, gdyby rzeczywiście wszedł w życie w Stanach Zjednoczonych, 30%. Procent podatków, nie wiem, czy to od energii, czy od urobku, Bóg wie od, Bóg wie od czego. No, w każdym razie, bez względu na to, od czego byłby miał efekt całkowicie załamujący rynek kopania w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone stałyby się. Z dnia na dzień praktycznie niekonkurencyjne względem kopania. Oczywiście, no my moglibyśmy się w pewnym sensie wreszcie świata trochę cieszyć, że Amerykanie mają gorzej i że konkurencja ubili nam konkurencję, że tutaj my kopiemy gdzieś w innych częściach świata na przykład i pozbyliśmy się amerykańskiej konkurencji kopiącej tam na tanim prądzie u siebie, albo muszą płacić podatki więc Amerykanie się przenoszą do Paragwaju. Także trudność, trudność spadnie. Oni w nie będą mogli kopać, więc pozbyliśmy się konkurencji amerykańskiej. Oczywiście wiadomo, Amerykanie będą pewnie się gdzieś tam starać się przenosić, albo sobie zrobią jakąś enklawę w Teksasie, czy gdzieś tam. I zabopują <grym> się, okopią. się, okopią się. mur w Meksyku. Tak. To ciekawie śmiesznie. No ale. No też, no ale to jeszcze nie 30%. Tak. Czy dziadka 30... powaliło już na łeb zupełnie, naprawdę, czy go powaliłeś? zupełnie? No. I to jeszcze on powie, że to trzeba że, Bitcoin, że górnicy Bitcoina powinni płacić ich fair share, fair share, Nie, nie no, że, że górnicy swoją, swoją działalnością narzucają koszty klimatyczne, czy jakiekolwiek inne na, na innych ludzi, tak? Że przerzucają swoje koszty na resztę społeczeństwa, przynajmniej taka jest teza administracji Bidena, No ale no, próbują, zobaczyć. 7 billion dollars in trillion 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 dollars not billion trillion dollars w less than 2 years Sorry, Sorry. to co cena bitcoina No co da za chami. dwa lata Mamy No nowo, ale a propos, a propos właśnie prezydentów no to wiesz no ostatnio fajna korelacja została znaleziona, że tak naprawdę to nie tyle halvingi decydują o wzroście ceny Bitcoina, tylko, tylko największa wybory, korelacja, nie? największa korelacja ma miejsce wraz z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Zaraz po wyborach głównie historycznie cena Bitcoina szybowała w górę, czy w 2012, tam z 16 ten 2020 po tym jak Dobrze mówię? Tak? Po, po wyborach? No tak. No, więc to... naj, naj, największa korelacja. No ale oczywiście to jest kolejna, jedna z kolejnych korelacji, która występuje. Nie wiadomo, czy to się powtórzy. Ale, tutaj ale, ale jest to ciekawe. Piszecie, że też w Litecoinie taka korelacja była. Korelacja nie, nie jest dowodem e, przyczynowości. Wiem, że coś takiego wystąpi. Tak. Szukanie, szukanie tutaj jakiejkolwiek e, przyczynowości w wyborach prezydenckich i ceny bitcoina jest absurdalne, ale. Ale, Ale lecho, ja chcę jeszcze zdać swoje zdanie na temat, na temat tego, że Zimbabwe będzie, chce stworzyć swój token, który będzie poparty złotem. Ja bym chciał przypomnieć, że Zimbabwe to jest ten kraj, gdzie taczkami wnosi się pieniądze. To jest właśnie ten kraj. I ich waluta no, spada na łeb, na szyję. Ale to, czego im nie brakuje akurat, no to kopalnie złota. Ich pytanie brzmi, czy to nie jest jakieś, wyjście do ana, takiego analizowaliśmy, kraju. analizowaliśmy temat wielokrotnie. Nikt w to nie uwierzy w dzisiejszych czasach, że ktokolwiek nikt w to nie uwierzy, że ktokolwiek zagwarantuje pokrycie w złocie. To jest nikt w ten skam nie wierzy. Ale no dobra, dobra. Wiesz. To jest problem trochę, jak, jak działają te finanse międzynarodowe. Nie? Nikt nie chce pożyczać pieniędzy Zimbabwe, więc Zimbabwe ucieka się do najstarszego triku w książce, czyli opodatkować wszystkich swoich e, mieszkańców podatkiem inflacyjnym. Bo nie da się ściągnąć VAT-u, nie da się ściągnąć dochodowego, ponieważ nie da się ściągnąć. Po prostu nie ma oni Ludzie nie mają dowodów osobistych, a co dopiero by mieli płacić tam podatki dochodowe i tak dalej. Także najłatwiej opodatkować swój kraj podatkiem inflacyjny. Ale jeżeli twoja waluta jest tak, tak szybko się dewaluuje, no to stworzenie takiego tokena, który miałby poparcie w złocie, ja tylko, tylko zaznaczam, że incentywy system jest tak stworzony pod to, że oni mają interes w tym, żeby jednak zbudować to zaufanie za tym tokenem, bo są w stanie później pozyskać finansowanie pod zastaw tych tokenów. Ja w to nie uwierzę. Tylko Cały problem polega na tym, że w kilku. Nie, nie, to znaczy, może inaczej. Ja nie uwierzę rządowi Zimbabwe, że on będzie dotrzymał tej obietnicy. Tak samo jak nie wierzę rządowi e, Argentyny, że spłaci swoje długi. Tak samo. No tylko. No dobra, ale jakoś. Znaczy żadnemu rządowi nie wierzy, że spłaci. Ludzi. No właśnie chciałem o to zapytać. Dobra. Oj, chyba Zimbabwe potrzebuje demokracji, jak tu Marcin pisze. No, no, na pewno, na pewno kraj, który postępuje pod tym względem, dużo lepiej. Jest jaki kraj? Uwaga? Bhutan. Butan, propan butan. A, propan butan. Tak, jest. tak także nie Oni dość, robią, tak, na, tak jak należy robią. Ciszej, ciszej jedziesz dalej, zajedziesz, nie? I tutaj butan Ej, sobie właśnie, na spokojnie. Jest na, po cichutku sobie kopał bitcoiny na swoich hydroelektrowniach i tak im się to spodobało, słuchaj, że zaczyna. Nie, tak, bo, nie, oni je zabrali by Celsjusowi czy Ale tak. ukradli im. Także jeszcze bardziej sprytniejsi byli niż, niż, niż wszyscy. No, kopią sobie bitcoiny na spokojnie, na swojej taniej energii. I jeszcze dodatkowo w tej chwili rozwijają pomysł na, na tego typu centra danych. Będą kopać tym razem gdzie? Hmm? W Himalajach. Się, Także, że też... stąd, stąd okładka dzisiejszego naszego odcinka, e, która jest prompt użyty do jej stworzenia był Górnik Bitcoina w Himalajach. Także stąd tak. <górnik. górnik. górnik>. inspiracja. Tego jeszcze, tego jeszcze nie grali, kopanie Bitcoina w Himalajach. Nie, tego jeszcze nie było. Jeszcze, jeszcze brakuje. Jest następny stopień, to jest kopanie na Księżycu. Ale no, ale widzisz, to na orbicie, jest... potem na Księżycu. To jest sensowne wykorzystywanie swoich przewag, wykorzystanie um, energii. Jeżeli masz tanią energię, jeżeli twój kraj jest w stanie produkować tanią energię, to to jest no-brainer. No widać nie jest, bo kurza twarz Paragwaj nie potrafi tego wykorzystać. Ja Ale Paragwaj ma tanią energię? Człowieku. Ma tanią energię właśnie. Właśnie, że ma. Ale człowiek jak zaczynasz wchodzić w ten temat, to Boże. Na, na, firma... Ojej, dobra, nie zaczynajmy. To jest, to jak korupcja tu po prostu rozwaliła ten system energii, cały sieć energetyczną rozwaliła korupcja normalnie. Tylko dlatego, że kilku debili przyjmuje w łapę, to nie, to nie mają dobrej sieci energetycznej. No, no oje, ale to jest głupi temat, masakry tu na miejscu. No, ale dobra, to na inny odcinek. <śled> Strach się bać, naprawdę. No musisz opowiedzieć, co w tym Paragwaju się dzieje, bo to jest ważny temat. No, Na właśnie nadzieję, się skończyły jeżeli... wybory, były w niedzielę i, i wygrała ta sama partia, która rządzi od 76 lat, z jedną kadencją, jedną kadencję przerwy miała. Ale jest to partia konserwatywna, liberalna, która jest za obniżenie podatków i, i jest, jest wysp, zieloną wyspą pośród wszystkich socjalistów wokoło. Od Chili, Boliwii, Brazylii, Argentyny, wszystkim wokoło. Wszędzie socjaliści rządzą i lewacy, a w Paragwaju od 70 lat wygrywają liberałowie. Także jakby ktoś chciał zobaczyć, jak działa wolny rynek w praktyce, to zapraszam do Paragwaju. Temp Są paróweczki? są paróweczki paróweczek akurat nie brakuje ale też są dziury w drogach bo nie ma komu dróg budować są, ty, wiesz, takie, jest taki różny miszmasz dajcie łapkę ja w górę jak to wiecie. Jest, co to ja za to jest takie połączenie, połączenie kapitalizmu z, 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 z korupcjonizmem o, tak bym a w ogóle opowiem wam anegdotę ostatnio dostałem mandat Źle zaparkowałem samochodem. I nie byłoby w tym moim zaparkowaniu nic złego, tak mi powiedział policjant, gdyby nie to, że tak stanąłem samochodem, że nie mógł przejechać w autobus i kierowca autobusu zadzwonił na policję i na mnie nakapował. No, <noise> no więc przyjechali i założyli mi blokadę na koła, i byłem w szoku, taka blokada, <noise> taka jak słyszysz, latnie, prehistoryczna, taka wykuta przez kowala, ale no więc. Na szczęście policjant był obok, jeszcze nie odjechał, no i ja przychodzę i wy wiesz, ja nie no entiendo, nie rozumiem, co tu się dzieje. No ale się okazało, że policjant niestety trochę znał kilka słów po angielsku. No Przyjmował i, bitcoiny. I wyskoczył mi, że e, mandat 1 400 tysięcy Guarani, czyli 800 zł, nie? Prawie 900 zł za złe parkowanie. Ja mówię, u tra... masakra, masakra, nie? A ja nic nie sugerowałem. I on mówi tak, no to pan teraz wszędzie do samochodu i pan pojedzie za mną, nie? przez to miasto, zajeżdżamy pod jakiś taki most, gdzie była dziupla tych policjantów. I było ich tam nie, kilkudziesięciu. I zatrzymywali jak leci. I wyobraź sobie, że on mówi tak: proszę pana, ja bym chciał panu dać takie opportunity. Opportunity. Nie? <taki, takie, że tylko dzisiaj. Takie opportunity, że tylko 700 tysięcy pan zapłaci. I że po prostu ja nie muszę papieru wypisywać. Pan może jechać sobie do domu, nie? Ja mówię świetny opportunity, tylko że ja mam 500 tysięcy przy sobie. A on mówi, no dobra. <taki> Dał mi książkę. mi tak, kodeks drogowy. Rozumie pan. Rozumie pan dlaczego to jest ważne? Opportunity. To jest ważne, to jest dobre dla pana opportunity i dla mnie to jest dobre opportunity. A ja mówię, bardzo dobre. Proszę bardzo. Także tak wygląda redystrybucja po paragwajsku. Tak. A wolny rynek. Wolny rynek. No, to, to wszędzie, na każdym poziomie wiesz. Tego, tego rządu. No. Nawet sprywaty, sprywatyzowana ten, policja. policja. Tak. Mm, ale to co jest. Wiesz, jadę za tym policjantem, a gość ma z tyłu wgnieciony sterzak i prawe światło stopu nie działa. Kurde, za policjantem jadę, za radiowozem, a jemu z światła mu stopu nie działają. Kraj możliwości, tak jest piękny biznes. No tutaj bycie policjantem. No smutne, to tak. Smutne. Trochę smutne, no. Trochę smutne. E, to tyle, jeśli chodzi o taką anegdotę. Tutaj no to jest z, z, rzeczy, z rzeczy, które są smutne z mojej perspektywy, to wie, cały czas, co jakiś czas dostajecie artykuł w stylu babcia chciała zainwestować w kryptowalutę a straciła ponad 50 tysięcy złotych. No bo dzwonią ci goście, z, nie powiem z jakim akcentem, i mówią, że w, tu jest wielka okazja do zainwestowania. No i oczywiście ludzie tam przelewają w, pewnie paręset złotych, a potem ktoś im jeszcze się loguje na ich konto bankowe i zaciąga pożyczkę. I tak naprawdę na jakąś fikcyjną platformę idzie 50 tysięcy złotych albo i więcej. E, czy to inwestycja w Orlen, czy to inwestycja w coś tam, czy, czy w kryptowaluty. I z, ludzie. No i to, co jest z, z mojego punktu widzenia smutne, to. Takie niezamierzone konsekwencje. Kojarzy, że jak tam Chińczycy zaczęli wybijać jakieś tam ptaki, to potem okazało się, że szarańcza zjadła wszystko, nie. I, i tu jest podobna sytuacja. W momencie, kiedy w, w ramach opieki nad konsumentem czy ochrony konsumenckiej zakazano praktycznie na całym świecie reklamowania platform handlu kryptowalutami, czyli żadne wszystkie legalnie działające platformy, giełdy, kantory, nie nie mogły się reklamować. To się powoli zmienia oczywiście w tej chwili. Już nawet Google zmienia zdanie w tym względzie. Ale nie można było się nigdzie, na Facebooku reklamować, w Google nigdzie nie można było żadnych reklam puszczać. Ale oczywiście skamy z wszystko... Lewandowskim i z Wojewódzkim wszystkim chodziły ale, właśnie, ale właśnie. I było I do oporu wszędzie, nie? Tak. To jest w ogóle... więc, więc tutaj masz, na takiej pustyni pojawiły się po prostu wszystkie te możliwe skamy. I teraz Słuchaj, sytuacja polega na tym, że bardzo często mówi się w ten sposób, że, a, że nie będziemy komuś wciskać bitcoinów, nie? że to nie jest fajne. Tak? Że Tylko, że jak my nie wciśniemy komuś bitcoinów, to te osoby padną ofiarą oszustów, którzy. Kto, to jednak... Ktoś im wciśnie eny deska. Tak, tak. Ktoś im wciśnie N -y deska. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli my nie wyedukujemy tych ludzi, jeżeli my ich nie zmusimy do tego, słuchajcie, macie to zrobić tak, tak, tak i tak. I żeby. To Zresztą, że oni bezpiecznie. jadą na naszym fejmie. Nie? Oni mówią, tak, ma, niech pan zobaczy tak, jak bitcoin wzrósł. Tak, Zobacz, tak. Teraz jest stanie, teraz trzeba kupić. Nie? Więc, więc nawet jeżeli sobie wmawiacie taki, taką rzecz, że nie będziecie kogoś namawiać do bitcoinów, to prędzej czy później ta osoba padnie ofiarą jakiegoś oszusta. Więc na tej pustyni, jeżeli w, my nie zasugerujemy czegoś dobrego, oczywiście też nie można uszczęśliwiać ludzi na siłę. E, ale, ale fakty są takie, że jeżeli legalnie działające firmy w, w dobrej wierze nie będą edukować i sprzedawać klientom sensownych produktów, to na tej pustyni pojawią się, pojawi się masa oszustów. I takie jest moje zdanie na ten temat. Nie wiem, czy się Ach. zgadzacie. No zgadzamy się Lechu, przecież wszyscy ubolewamy na tym i podejrzewam, że większość z nas w ogóle ma kogoś znajomego, kto, kto albo padł ofiarą, albo miał szczęście, że albo nawet do wielu z was pewnie dostało w ogóle telefon taki. Bo ja, ja sam odbierałem takie telefony, także wiesz, po tym jak baza Ledgera jeszcze wyciekła albo coś, no to każdy z nas na bieżąco jest. Celem ataku takich, no takich i, przedsięwzięć. Ale z pozytywnych rzeczy na pewno ruszyła fajna oddolna inicjatywa. W, w, pojawił się w Polsce Bitcoin BUS na stronie bitcoinbus.durable.io. Nie wiem dlaczego taka domena, ale jest. Bo dura, w dura się... to tworzy w 30 sekund stronę internetową za pomocą można sobie e Można sobie wypożyczyć busa z kierowcą za. Bitcoiny. I zapłacić w Lightning Network, czyli masz Private Busa z, z kierowcą na, na terenie Warszawy. Eventów. Tak, tak. No i można płacić im bitcoinami, więc to tak miło. Fajnie. fajnie. Życzymy powodzenia. Więcej takich eventów. inicjatyw. Teraz jeszcze tak. ktoś w Katowicach, jak też busa, albo w Krakowie, to niech się odezwie. To popropsujemy troszkę. No dobra, Lechu, bo my tutaj gadu gadu o Bitcoinie, a przecież najważniejszy temat jeszcze został do mówienia. AI, 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 generative AI, generative AI, generative AI, AI, AI AI, 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 it uses AI to bring AI, 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 AI. uses AI to bring AI. Nie mogę się powstrzymać, słuchajcie! Boże, jedyne, ile w tym. ile w tym ai to ja, no nie, poczekaj, to no, ja mówię w kontekście no, jeszcze kryptowalut, no bo ciągle yes. dlaczego Ty mówicie o tym AI? Co? No bo okazuje się, że gość z, wykorzystał ChatGPT do tego, żeby opracować cały white paper i strukturę, cały i scan. funkcjonowanie, ca, cały skan, tak, stworzył sobie za pomocą ChatGPT, wytworzył memcoina. stronę, memcoina, cały white paper, smart contract nawet wygenerował, wszystko po kolei, tylko zgodnie z instrukcją, On powiedział, że ma 69 dolarów i w, w tym tym ja nie rozumiem w tym takiego koina. wyjątkowego. Nie ma w tym nic wyjątkowego. Nie, nie ma. Może, może i nie ma, ale to zrobił, tak? No, każdy mówi, o, każdy mógł to zrobić. nie? No to dlaczego nie zrobiłeś? Ja wyemitowałem w życiu tyle się z... że już potem wiem, mówię, że, to jest że głupi pomysł po prostu. Że się. No, wstrzeli. Wstrzelił się, jak to mawia Marcin, czasami. I, I tak, tego Turbokojna Ale, ale no, jest to, no. mówię, mówię to w kontekście połączenia tematu sztucznej inteligencji i kryptowalut, bo tych połączeń będzie widać coraz więcej. No właśnie, a to, co, to od czego ja bym chciał zacząć, to od najnowszej rzeczy, chyba co się wydarzyło. Czyli wczoraj, przedczoraj, jakoś tak na załamaniu, wczoraj, przedczoraj, była konferencja Google'a. Google o, która jest coroczną konferencją, no i tak jak słyszeliście tutaj, Sandipa, prezesa Google AI, 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 było głównym tematem tego, tej konferencji, na której to Google ogłosił Palm 2, czyli swój, swój konkurencyjny model Large Language, model dla GPT 4. No i wyobraźcie sobie, że wypuścili Oczywiście dokument naukowy, który jest mało naukowy, bardziej taką niezmiernie przedstawiony Po każdemu. No właśnie, co, co jest najciekawsze, to w ogóle to, że ogłosili, że otwierają Barda, czyli tego swojego chatbota, otwierają go na cały świat, na 180 krajów, a jest niedostępny w Polsce najwyraźniej, przynajmniej tak No ja temat, nie mam dostępu. No, dajcie tak, znać że w że czym macie teraz dostęp. Właśnie, dajcie znać w komentarzu, czy macie możliwość. Adres jest prosty, bo adres to jest bard.google.com. Także nie mieli z Bradem, bo on się też kiedyś pomylił. <laughs> ale, ale powiem Wam tak: drugi dzień go używam i jestem pod wrażeniem. Po pierwsze, Brad, Bart ma dostęp do internetu. Jest zintegrowany z dokumentami Google'a. Jeśli w ogóle korzystacie z Google Workspace'a, i jesteście w Stanach albo w Wielkiej Brytanii. Nie rozumiem. Tak. By the way, ich dokument paper, który opublikowali wraz z Palm dwójką, ma 100 stron, z czego 20 jest poświęcone o tym, żeby był równy dostęp do AI, o tym, żeby nie dyskryminowało to AI, żeby, żeby nie mówiło brzydkich słów, nikogo nie obrażało. Jak oni do tego podchodzą, jak to testują, jakie dane. I tak strata, ta 20%. Ani słowa o tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą sztuczna inteligencja i w ogóle modele językowe, jakie generują zagrożenie dla świata i ludzkości. Ani słowa o tym, no ale ja nie rozumiem. Jeżeli już wypuszczają takie coś, takie superpower, to rozumiem to w ramach tej równości, o której gadają przez 20% czasu, to wypuszczają go dla Stanów Zjednoczonych i dla Wielkiej Brytanii. nie rozumiem? No ale to tak, taka aluzja. Palm dwójka. Jest lepsza w tłumaczeniu 180 języków niż Google Translator. Do czego nie była uczona. Ten model nie był w tym, do tego uczony. Liczy lepiej niż ChatGPT. Lepiej orientuje się w czasie. Lepiej orientuje się w, w priorytetyzowaniu rzeczy. Lepiej się kuma, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, niż ChatGPT. Wiele pytań na które ChatGPT udziela słych odpowiedzi. Palm dwójka odpowiada dobrych odpowiedzi i odwrotnie, czyli pan dwójka odpowiada czasem źle na pytania, na które chat GPT odpowiada dobrze. No i do tego Bart podaje źródła, między innymi na przykład Ty, No właśnie, zrób, zrób nasz standardowy test. Policz no. skrót sh 256 ze słowa kwarantanna. Yy, ale to musisz... A, żeby była jasność. On zna 180 języków, ale można go obsługiwać tylko po angielsku, koreańsku, i, i, i no to, no to, the, to weź Calculate SHA-256 no. hash from the word, dwukropek, no i sprawdźmy. Ja to w pamięci jestem w stanie policzyć. <laughs> Ty już <laughs> taki koniec, tak? No proszę cię bardzo. Nawet podał, że użył kodu, widzisz? Według tego kogoś. I tutaj podał od razu link do. I to jest link do jakiegoś GitHuba, czy do czegoś. No? sprawdź czy dobrze. Jest szybszy w ogóle. Naprawdę jest zdecydowanie szybszy niż ChatGPT. Ma dostęp do internetu. Wrzucicie mu linka do PDF-a. Przeczyta tego PDF-a w sekundę. I uważam, i naprawdę się zastanawiam, czy powinienem kontynuować płacenie za ChatGPT, ponieważ ChatGPT, nie potrafi zrobić researchu. Bart ma dostęp do internetu i potrafi ten research zrobić. Ja wrzucam dokumenty, kurczę po hiszpańsku, PDF-y kilkudziesięciostronicowe, linki do social mediów, i on potrafi wejść tam, przeczytać to w sekundę i dać mi odpowiedź na moje pytania. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Google tutaj przeskoczył, bardzo mocno nadrobił, bardzo mocno nadrobił w porównaniu do tego, co było. Mało tego, za chwilę będzie to jeszcze w Google Workspace, będzie pisał za nas maile, także Microsoft z Google będą sobie odpisywać za nas na maile za chwilę. No i co? Będ, za chwilę będzie Bart, będzie w Google, będzie nowa wyszukiwarka. No i e, Google zapowiedział, że obecnie trenuje Gemini, czyli nowy model, który będzie e, konkurencją dla GPT-5, którego jeszcze nie ma w produkcji, ale będzie to multimodalny model. A i co jeszcze ciekawe w Bardzie, co jeszcze ciekawe w tym Palm Dwójce jest takie, że jest, są cztery rozmiary tych modeli, z czego najmniejszy nazywa się Gecko i potrafi działać bez problemu na telefonach, na smartfonach offline. Ma o bardzo dobrą wydajność, bardzo inteligentny jest i za chwilę będziemy u siebie na telefonach mieli na pewno wszystkie pixele, telefony Pixel będą miały e, swojego Barda offline, który będzie w stanie działać. Także kolejny super sko. Kolej, no, kolejny ja Nie wiem, czy on dobrze policzył, bo wziąłem pierwszy lepszy kalkulator z Google SH256 i podaje inny wynik. Jak zareaguje, jak Więc... go spytam, czy jest pewny? I'm not sure. Czyli możliwe, że patrz. No. However, I'm not able to calculate, czyli nie jest je policzyć, ani zweryfikować. No to niech napisze kod. Czytanych. No, nie oh. wiem. Wzórz oh. mi kod, który. Na przykład, javas JavaScript code to calculate H256. Ale to tak, zaraz trzeba by konsolę wrócić. O, proszę bardzo. Jest. Jak szybko by się z Kubadem udało. No to, co, to wrzucimy to. A, bo to w ogóle ale nie. Nie, każ, zabrać... każ mu to ale uruchomić. Ale czekaj, czekaj, ale on to uruchomi. Ej, on to uruchomi zaraz. Czekaj, gdzie on to ma? Bo on to potrafi uruchomić od razu w replicie, wiesz? Odpalić. Tylko, że. Aj, nie ma tutaj takiego feature'a. Export Response, export to Colab. Haha, <laughs> proszę bardzo widziałeś to od razu otwiera kolaba i zaraz y, odpali ten ten słuchajcie zaraz no każdy sobie poeksperymentuje samodzielnie nie ma co teraz y, tak. męczyć no, tematu no, czekaj, ale pewnie można to uruchomić Patch, lecimy proszę bardzo no, no. i ile jest hash proszę bardzo output jaki ci wyszedł no ja mam przynajmniej nie wiem czy ta strona na której to 3 3 3 e na końcu a nie tutaj jest jakiś output wyszedł to coś innego jaką miałeś końcówkę 71. No to tu jest 71 no. Jest? Jest. No. Proszę no to prawidłowa Tak. Teraz oh. prawidłowo policzyłem. No to proszę bardzo. Ale to, że się przyznał, że nie był Siur, to też jest zabawne. Z e, tym Ale przynajmniej AI, napisał kod, więc tak. zresztą zresztą Open koduje, Chat Miałem lepiej też, niż GPT. Tak. No ale to wiadomo, no, model językowy, dopóki sobie nie napiszę programu, to będzie błędnie odpowiadał na takie szczegółowe pytania. Dobra, tak. e, lećmy dalej z tematami. Dobra, z ciekawostek, które chciałem wam pokazać, to, e, to jest gra, która się nazywa Humor, Human or Not. Jeżeli w to nie graliście, zachęcam was. Strona jest ja bardzo prosta: humanornat.ai. I generalnie, ja przyszedłem za 2-3 godziny. Jest to, jest to prosta gra. Włącza się bot, chwilę czekamy, aż dołączy druga osoba albo bot. I mamy dwie minuty konwersacji z kimś, i musimy zgadnąć, czy to była osoba, czy sztuczna inteligencja. No i Lechu, jak, jakie Twoje były wrażenia? Mm, nie udało mi się połączyć. Z Aj, nie znalazłem A... mi konwer konwersacji. Więc... No to ciekawe. Ja, ja przez jakieś dwie, dwie godziny się na tym bawiłem i szukałem różnych sposobów jak najłatwiej rozpoznać, czy to jest człowiek mm -hmm. I, i najfajniejsze każ pytanie... Ma, każ mu policzyć SHA-256. SH no? Nie. Dlaczego nie? Ja, mój, mój patent był taki, że zada... pierwsze pytanie jakie zadawałem to, co masz na sobie? To było pierwsze pytanie. Nie no, trzeba było zadać I, jakieś... I od razu po akcji... Po reakcji okay. od razu widziałem, czy to model językowy, czy nie. Bo, model, bo człowiek od razu reagował śmiechem, a model językowy zawsze mówił: o, jakie dziwne pytanie. Poza tym, po chwili, po chwili zabawy z tym można już zacząć się domyślać, bo model, model językowy bardzo szybko odpowiada. Trzeba było I raczej, długie treści wrzuca. A Trzeba ty było raczej mają... zapytać, no. słuchaj, żeby powiedział dowci po Bajdenie. No to wtedy. <laughs> W każdym razie, pobawcie się, bo gra jest naprawdę zabawna, polecam. Oczywiście wszystko po angielsku, żeby nie było. Eee, tak, to co z ciekawostek, to wyszła oczywiście jeszcze nowa wersja Mid Journey, czyli e, wersja 5.1. No i możemy sobie zobaczyć, jaki mamy progres. Tutaj mamy, zacznij, że to jest tylko rok, rok progresu, a tutaj mamy kwiecień zeszłego roku, a tu i ten sam prompt w tym roku. Po prostu progres jest no niesłychany. To wszystko te same prompty. Także to, co widzimy też w zakresie chociażby wideo, to też jest zaskakujące, każdego dnia pewnie już widzieliście, słychać o tych wszystkich. No, ale to powiedzmy z praktycznych dla Was jeszcze zastosowań, no to w, jest już dostępny Eleven Labs po polsku, więc można już sobie text to speech robić elegancko, w, dobry, w bardzo dobrej jakości w języku polskim. Więc dla przykładu ja Wam tutaj puszczę, jaki efekt jest stosowania Eleven Labs tutaj w języku polskim. Może tam. Jak wyszukiwać informacji zaszytych w blockchainie bitcoina? Eleven Labs umożliwia już generowanie nagrań głosu na podstawie tekstu również w języku polskim. Human or not AI. GA w test Turinga. Dlaczego Hamas wstrzymuje przyjmowanie darowizn w bitcoinach? Czy Twitter pod zarządem Ilona Maska częściej poddaje się presji rządów różnych krajów? O właśnie, Jak osuści wykorzystują powiedzieć. brak możliwości reklamowania się <laughs> uczciwych platform handlu kryptowalutami? Królestwo Butanu potajemnie kopało bitcoiny. No nie wiem, to sami musicie ocenić. Ja, to, to co na pewno zauważyłem to to, że wszystkie liczby trzeba wpisywać słownie, a nie cyfrowo, bo w, okay, w języku polskim czyta je po angielsku. <grych> Także Aha. no jeszcze, jeszcze, pewnie to jest do dopracowania. Ale, Ale to co jest ciekawe to tak. to, że można można wytresować swój, swój głos mhm. I mówić swoim głosem w wielu językach, używając modeli 11 Labs. To też jest bardzo ciekawe, bo wcześniej to było niemożliwe. Czyli, wiesz, za chwilę takie TikToka oglądasz sobie, to każdy będzie oglądał w swoim języku. Gościa, który mówi w jego języku, jeszcze rusza ustami w jego języku. Także to jest mm -hmm. e, to jest chwila, moment. Mało tego, no już Google na konferencji AI, 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 AI mówił właśnie o tym, że sami to robią, właśnie tego uniwersalnego tłumacza. Karol pyta, czy, jest, czy znam jakiś model AI do OCR. Myś, ja to już myślałem, że OCR to jest już dawno temat rozwalony na kawałki. W latach już Rej Kurzweil przecież to robił w latach 70. także i to chyba nie czane AI do tego, nie? Chyba że to jakiś może, może w, z, Ze wsparciem w sensie ze wsparciem AI na zasadzie, żeby poprawiać rezultaty, nie? Bo, tak. bo to może mieć. Chociaż. No pewnie, na pewno, jest mnóstwo przecież programów do do ocr Dział, działają sobie całkiem nieźle. Tak. Jeżeli ktoś z Was nie chciałby używać używać Barda, albo nie macie jeszcze do niego dostępu, bo Dechu nie ma dostępu, jest w Polsce i nie ma, a ja w Paragwaju mam dostęp, także tyle, jeśli chodzi o równouprawnienie. To jest fajna aplikacja Any summary.app, wrzucacie PDF-a albo link i możecie porozmawiać sobie z danym plikiem. Także czy to lektura szkolna, czy jakiś PDF. Ja dzisiaj, do dzisiejszego odcinka przygotowywałem się na podstawie Rozmowy z Chatbotem, który analizował e, ten dokument, który stronicowy, który opublikował Google. Także na podstawie tego co, chatbot, ja się przygotowywałem do, do tego, co, o, e, co, co opowiadałem. Także. E, na bieżąco, super, do robienia researchu, do skracania informacji, do, do zrobienia jakichś bullet pointów, do prezentacji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy różne formaty plików, bo to i PDF, i DOXy, i PNG, i filmy, i, pe, i prezentacje, i, i MP4 No ale niestety nawet. ma ograniczenia, więc w tej wersji takiej ogólnodostępnej to są sporo ograniczenia. Tutaj widzisz masz ograniczenie do 100 megabajtów, czyli większego jakiegoś już wideo nie wrzucisz na przykład, nie? No tak, to jest Ty jesteś tym gościem, który lecąc samolotem Mówi, jak Wi-Fi Może mieć prędkość 2 megabity Na sekundę <grym> Tak, ty jesteś tym gościem, który Pół roku temu nikt Nie, nie marzył o tym, żeby mieć Wi-Fi Na pokładzie samolotu, a teraz Jak można mieć tylko 2 megabity na sekundę W samolocie <grym> Ty jesteś tym gościem, tak No dobra, ale idziemy dalej Bo no newsy bo, bardzo wiele. Hugging Face wypuścił swój model w międzyczasie. Replit wypuścił swój model w międzyczasie. Zresztą nie wiem, czy korzystacie z Replita, czy nie. W międzyczasie w Hollywood strajkują twórcy, nie wiem, scenografowie? No akurat nie, ich scenowie. mi nie żal. <laughs> Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych protesty przeciwko AI. Ludzie na ulicy wychodzą, protestują przeciwko AI. Oczywiście no, ciekaw jestem, czy ich banery pisał Chad GPT, czy nie. No ale to już się dzieje. To już coś jest science fiction na naszych oczach. Także y, fajnie, zabawnie. No, no a... dobra, Obiecuję, że nie będę narzekał w samolocie na Wi-Fi. <grym grym> a dla tych z Was, którzy. Chociaż, którzy... chociaż... Przepraszam. przepraszam, są ludzie, którzy w ten sposób wykorzystują sztuczną inteligencję, właśnie tego jest przecież ta sztuczna inteligencja do robienia, odzyskiwania pieniędzy, jak ona się tam nazywała. Do not pay? Tak, do not pay i gość właśnie narzekając na to, że wifi w samolocie było słabe, uzyskał A. refundację za Refund. dostęp do inter... więc warto narzekać na wifi w samolocie, bo można odzyskać pieniądze z tego tytułu. I do, ale do przekazujesz... 19 dolarów odzyskam, ale no, okej. Okay. No ale zawsze coś, no, narzekanie się opłaca. Widzisz. Czy dajcie znać w komentarzach, <grym> czy ktoś z Was ma dostęp do, do ChatGPT GPT e, z, z, z tymi z pluginami i z możliwością przy, przeglądania sieci. Bo tak tyle się o tym czyta. Niektórzy no i tam coś wybrańcy dostali. Już nie mówiąc o tym, że Lechu ma dostęp do API GPT 4, a ja niestety nie mam. Także ja muszę się zadawalać 3,5 turbo. Także ciekawie ciekaw jestem, jaka jest w ogóle taka zasada. Jak, nie wiem, czy oni się tam rządzą, czemu ty dostałeś do. Dostęp do KPT 4, a ja nie wiem. No, dlaczego? Nie rozumiem. Ja też. Ja płacę, kurde, za ChatGPT GPT plus. Ja nie wiem. GPT 3, iść protestuj wniosek. protestuj, tam, protestuj to, tak. razem z aktorami z Hollywood. <laughs> <laughs> to to łatwo powiedzieć. Temu to łatwo powiedzieć tak. No właśnie, no to teraz pozostaje pytanie zasadnicze. Już nie będziemy Wam pokazywać tego, co Adobe wypuściło, jeśli chodzi o montowanie wideo, bo to jest, ja już nie wiem, czy, to, czy ktoś u nas w ogóle się interesuje montażem wideo. Z, z takich AI, z takich jeszcze, co, co warto rzucić okiem, to doAnythingMachine.com to jest samorobiąca się lista, to do lista, czyli. Podpinacie swoją to-do listę, podpinacie swoje Notions, Loki. Poczekaj, jaki adres strony? Do-Anything mhm. I to jest, pamiętacie, rozmawialiśmy o AutoGPT, i to jest AutoGPT w wersji webowej, która pozwala podpieć po prostu sporo narzędzi, których na co dzień używamy. No i przeskanowuje Wasze maile, odczytuje te maile, i to, co wrzucicie do listy zadań to ona automatycznie próbuje zrealizować po prostu wykorzystując te wszystkie narzędzia, które podpiliście. <grym> także witamy i myślę, że to jest to Dobra, jest w końcu. ja chcę mu ja dać zadanie wygeneruj mi 60 filmów reklamowych na TikToka i za i jest to w stanie to dziesiąt. zrobić <grym> nie wiem myślę, że 60. <grym> Tak, tak, jak wpisałem się na listę. Już dawno się wpisałem na listę, tylko powiedzieć. Ale, ale to jest bardzo ciekawy proof of concept. Samo wykonująca się lista zadań. Czyli, czyli za długo, nie, be, za długo już, niedługo nie będzie już wypadało udawać, że się nic w robocie nie robi. To znaczy, Bart będzie za Was odpisywał maile, Do Anything Machine będzie za Was wykonywać wasze to do listy. Jakiś model językowy będzie udawał, że wy pracujecie. Będzie waszą myszką ruszał, tam odpisywał na Slacku, jak ktoś coś napisze. To że... Przy, tak wszyscy będą generować długie maile za pomocą czata GPT, tak. a potem po drugiej stronie ktoś będzie kompresował, żeby bullet pointy z tego długiego maila wygenerować. No. Tak, tak i, i będzie odpisywał tak. No to, ale dy, czy słyszałeś, co? Ach, czy chcecie usłyszeć reakcję Snubdoga na, e, na temat AI? Jakby zapytali, na temat tego, czy ktoś będzie wykorzystywał jego głos na AI. Lechu, widziałeś to, czy nie? Nie. No to, co masz? I have AI right now, that they didn't make for me. This nigga can talk to me. I'm like, like, me and this nigga can hold a real conversation. Like, for real, for real. Like, it's, it's blowing my mind, cause I watch movies on this. as a kid years ago when i used to see this shit and i'm like what is going on then i heard the dude that the old dude that created ai tell this is not safe because the ai's got their own minds and these motherfuckers gonna start doing their own shit i'm like is we in a fucking movie right now or what <laughs> the fuck man <laughs> the fuck man what are we in a fucking movie like who <laughs>

Rozumiem, że to sztuczna inteligencja wygenerowała. Nie, to for real, to, na, to prawdziwy Arnold Schwarzenegger is. śpiewa. Słuchajcie, ja myślę, że Lechu, myślę, że od przyszłego odcinka powinniśmy dawać taki disclaimer na początku, że w związku z gwałtywnym rozwojem generative AI nie należy wierzyć w ani jedno nasze słowo, ani w nic, co pokazujemy, ani w nic, co mówimy. Jestem zniesmaczony. Nie jestem zniesmaczony jestem równie zniesmaczony what tym, is że... this shit? <laughs> tak. proszę bardzo tutaj Marcin zrobił szybki test Bart nie jest chętny podawaniu żadnych adresów fizycznych i webowych nawet tych publicznie dostępnych to też ciekawe Ech, taki film tak <laughs> <laughs> polecam właśnie jak ktoś chce tak się Dobić albo jakby tak troszkę oderwać myślenie, właśnie human or not. Polecam się pobawić, to tak jest. Z tym bardzo ciekawa czterogodzinna rozmowa Alexa Friedmana z, z panem Wolframem. Tu który... ma na to czas. Wrzucasz to do chat GPT i dostajesz bullet point. <noise> No ale wiesz, jedziesz z samochodem gdzieś, to nie masz nie masz takich czasów, że jedziesz z samochodem? Ty ma, ja wiem, że ty masz prywatne Ja no mam kierowce, całą kolejne, kolejne, kolejkę, chodzi, kolejkę książek tam, pust, do słuchania. Mam. No, no, że co jest w tych książkach? To, te książki to ci, którzy występują, Aleksa Friedmana, no, więc no, ja nie rozumiem. Także to jakby wydaje mi się, że... Ja nie wiem właśnie, czy, co, co jest lepsze, czy ta, czytanie książek, czy słuchanie podcastów. Zapytajmy Barda, co na ten temat myśli. <laughs> Arni dobry. E, no i Wolfem właśnie mówi, że, że ludzie. Że ludzie właśnie nie potrafią. Takby Teraz już gubimy się, nie potrafimy dostrzec. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 6 miesięcy. Także. Trochę zawsze. Kolejna porcja optymizmu na kwarantannie. Tak, Bartosz, jestem zmiażdżony to. Do... Tak. <trymianie> Nie, no ale to jest przytłaczające, słuchaj, no bo okazuje się, że codziennie pojawia się narzędzie, którego jeszcze nie użyłeś, tak i. No. no, tak. tak jest to I to, ale wydaje mi się, że to nie jest <laughs> wydaje mi się, że to nie, to nie powinno być przytłaczające, bo to ty nie musisz znać tych narzędzi. Za chwilę, wiesz, za chwilę te pliki, te wszystkie aplikacje będą miały po prostu AI.txt u siebie na serwerze i ty będziesz rozmawiał z jednym, jednym czatem i on będzie ogarniał te wszystkie narzędzia. Aczkolwiek wciąż mnie, mnie to przynajmniej już na tym etapie trochę frustruje, GPT przez to, że nie ma dostępu do internetu i traci trochę sens to jego używanie. Ja rozumiem, że można tam sobie generować kod, debugować go i tak dalej, ale jednak potrzebny jest ten dostęp do internetu. Tyle się nowych narzędzi pojawia na przykład, że to co przychodzę do chat GPT i mówię, Zrób, ja chcę taką i taką aplikację, a on mi wiesz tutaj wyrzuca mi jakieś, kod mi chce drukować czy tam wy, wymyśla jakieś frameworki stare. Jak tutaj już już dawno naukodowe no narzędzia są jakieś otwarte API, które już dawno to robią automatycznie, łatwo i szybko, a ten mi tutaj chce od nowa wiezkoło tworzyć, bo on zatrzymał się dwa lata temu i on nie wie nawet o istnieniu takich rzeczy. Nie? I żeby on to zwiedział, to ty musisz mu tu wrzucić całą tą bazę danych i to wyższy kopię w klejbo PDF a nie przyjmie, bo nie mam dodatków do pluginów nie mam. Także jak Open, jak open AI do końca no miesiąca mi nie da pluginów, to przestaję płacić. Tyle lepiej mi powiedz, co będzie dalej z Bitcoinem, bo wychodzi na to, że jeżeli mamy czekać do 2025 na wybory e, z, no, ze wzrostem ceny Bitcoina, no to średnio to widzę. Tyle czy znaczy, wiesz, ja to tam pokryję trzeba robić. Za chwilę dora, ale po prostu pierdolę nagle. Mimcoiny rób. A słyszałeś o tym koncie, które stworzyło tam kilkaset memcoinów w ciągu kilku dni? Goś tworzył memcoiny i automatycznie tworzył pod nie strony i konta na Twitterze i, i w ogóle zgarnął tam jakieś setki tysięcy dolarów, zarobił na frajerach, którzy wiesz, wchodzili i kupowali. E Właśnie nowo powstające Memcoiny, bo po prostu się napatrzyli na te Pepe i inne, inne Turbo i, i chcąc jeszcze kolejne FOMO, nie? I myślę sobie, że się czeka nas po prostu jeszcze kilka takich FOMO. To też jest ciekawe, że w takim dość martwym etapie na rynku takie Memcoiny się przebijają i nawet do mainstreamu się przebijają. Także swoją drogą, Memcoiny to jest przyszłość shitcoinów. Ponieważ Memcoin nie podlega regulacjom Mika. Mm. Widzisz, to jest ciekawy temat. To mm. nie, czy memcoin to jest security? Mm. Tak, czy memcoin, czy dogecoin, wiesz, czy, czy tam jest jakiś, wiesz, no jeżeli tam jest jakiś issuer, e nie, to ja rozumiem jeszcze, ale jeżeli ten memcoin został tak wypuszczony wolno i sobie działa, no to w sumie Czemu miałby podlegać? Przecież to ani to nie jest niczym poparte, ani to nie ma jakiegoś tam zarządzającego. Jest, ma oparcie prawda? w Memach. No. Tak. To trzeba jakąś nowy, no to nową jest, ustawę to, napisać. To jest, to jest, słuchaj, to, to można. To takie pokrycie, takiego, może z nim babwe powinno zrobić sobie pokrycie w Memach. Swoje oni na pewno baluty. mają jakieś. Czy to oni mają ten grobowy taniec? nie ten, tak, To oni są? Tak. Tam... Coffin kilo. Dance, to są oni? Mogli, mogliby zrobić sobie pokrycie w tym memie. Dobra, bo już gadamy półtorej godziny, już nikt tego nie ogląda. W <skryk> bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pomimo tego, że tak szczerbato nadajemy, to jednak przychodzicie, żeby się z nami pośmiać i pozałamywać nad tym, co się dzieje na świecie. Bez Was to by nam się nie chciało na pewno. I no, na banknotach będzie napisane. W Full faith and virality <laughs> of memetic energy. Zamiast. <laughs> yes. oh, tak. Full faith and credit of Papa Jones, Papa, for tak. Papa the Frog. To będzie taką będzie miał wartość. Ale y ciekawą teorię słyszałem ostatnio, że w połowie marca i w połowie września zawsze są takie systemowe przesilenia. I na przykład Gold, nie go, nie Goldman Sachs, tylko e, Bernstein's upadł w połowie marca, e, później AIG upadło w połowie września, e, teraz w połowie marca e, S, SVB upadło w, w Czarny wtorek też był w połowie marca. Także w ogóle ciekawe, takie systemowe przesilenia mają miejsce dwa razy w roku. Przecież teoria jest taka, że to ma związek z jakimiś tam obligacjami rządowymi i tak dalej. Ale to też ciekawa data. Wydaje mi się, na pewno będzie wrzesień, połowa września. To będzie pewnie kolejne przesilenie. Czekam, żeby zobaczyć, co się wtedy wydarzy. To taka, taka wątpliwość. Tak będę to mówić. a Mageddon. Aj tak. A nie wiem, czy słyszałeś? Biden zorganizował spotkanie na sprawie właśnie, żeby zaadresować niebezpieczeństwo, jakim, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Słyszałeś? Przyszli prezesi wszystkich korporacji. Tam Microsoft, OpenAI, wiesz, i tam Przyszli. I tak swoją drogą Spotkanie dla prezesów, nie? Tak, okej, okay, akurat to są ludzie, którzy na pewno trzeba ich spytać, jak ratować ludzkość przed rozwojem AI. Zresztą, że to oni zainwestowali miliardy i to oni, nie oni chcą, żeby im się to zwróciło. No to warto ich spytać. Na pewno nie zawiążą jakiegoś kartelu. Na pewno, na pewno tego nie zrobią. Na pewno się na coś nie umówią tam wspólnie. No ale wynikiem rozmów było to, że Biden przeznaczy 140 milionów dolarów na stworzenie siedmiu nowych instytutów badawczych dotyczących AI. Zrobił coś? Zrobił. Odhaczone. Checked. Kurczę. We are saved. Jesteśmy bezpieczni, słuchajcie. Ojej. No to cześć. No to na razie. Do hymnu. Pana. Pa. RUN! <laughs>